Remik, odnośnie Twojej wypowiedzi w czasie panelu samoorganizacji społecznej, czy wchodzić w politykę, czy nie. Chodzi o budowanie wiarygodności. Później organizacji, które w coś się angażują, czy właśnie wchodzić, czy nie wchodzić w politykę, Twoim zdaniem. W tak zwaną dużą politykę to bym się mocno zastanowił, dlatego że no oczywiście jest wiele, wiele pułapek po drodze, a przede wszystkim też działamy w takich realiach, a nie innych, gdzie scena polityczna jest ukształtowana, jest dosyć mocno zablokowana, żeby w nią przede wszystkim wejść, no to trzeba tak naprawdę, to nie jest proste, znaczy im od tego. Nie jest proste i ze względów organizacyjnych, finansowych, dostępu do mediów, prawda, więc tutaj nawet na szczerych chęciach mogłoby się po prostu tylko skończyć, a jednocześnie by została włożona w to spora energia, spory wysiłek społeczny, więc nie wiem, czy to jest jakby absolutnie rzecz priorytetowa, kluczowa w tym momencie. Natomiast no, podejrzewam, że wiele osób sobie zadawało to pytanie przed nami w poprzednich pokoleniach. Co zrobić, gdy rzeczywiście państwo nie służy obywatelom, gdy obywatele są jednak już na tyle silni, na tyle dobrze zorganizowani, że po prostu napotyka na taką właśnie barierę w postaci państwa i wtedy, czy rzeczywiście się nie angażować, to tutaj już bym był skłonny na to spojrzeć troszeczkę inaczej, tylko że u nas chyba takiej po prostu jeszcze przynajmniej w tych ruchach, z którymi ja mam do czynienia, z którymi my próbujemy działać, współpracować, wydaje mi się, że ten moment nie nastąpił. Te pułapki można było świetnie prześledzić na przykładzie Solidarności, o której przed chwilą mieliśmy wykład, gdzie to wejście w taką wielką politykę moim zdaniem nie skończyło się dla Związku dobrze, dla jego wiarygodności społecznej, dla jego wizerunku, przede wszystkim dla jego priorytetów po prostu, gdyż ludzie, którzy powinni się zajmować działalnością na rzecz pracowników, po prostu no, zajmowali się czymś zupełnie innym i uważam, że tutaj jest taki przykład, który wiele mówi i jest takim doświadczeniem na teraźniejszość i na przyszłość. Natomiast bez wątpienia należy na polityków i na wielką politykę naciskać, dlatego że tak jak mówiłem to w czasie wystąpienia, uważam, że po prostu tak naprawdę to oni są swego rodzaju usługodawcą wobec nas, obywateli, a nie odwrotnie. Skoro płacimy podatki, skoro na różne sposoby przyczyniamy się do rozwoju kraju, czy to jako pracownicy, czy w inny sposób, to mamy prawo też po prostu czegoś wymagać, żądać, domagać się i tutaj absolutnie bym nie zostawiał. Jest taka dość chyba silna tendencja w organizacjach pozarządowych, która mówi po prostu, że tak naprawdę my sobie gospodarujemy na swoim poletku, nas prawda polityka nie interesuje, bo my nie wiem, dokarmiamy kogoś, nie wiem, zajmujemy się kimś, pomagamy komuś i tak dalej. I polityka nie jest dla nas. Uważam, że to jest jednak dosyć fałszywe, choćby też z tego względu, że tak naprawdę wiele organizacji pozarządowych zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które są generowane na górze przez decyzje po prostu polityków. Więc tutaj jakby no, odpuszczanie sobie tego poletka byłoby absolutnie po prostu pozbawione sensu.